Cześć, dobry dom, wszystkich serdecznie. W tym odcinku zagrajmy w XCOM Enemy Within. Skończyliśmy ostatnio na przesłuchaniach i sprawdzaniu drona, a także wykonaliśmy zadanie, gdzie wreszcie udało nam się złapać dwóch kosmitów. Więc tak, możemy teraz wymyśleć kilka nowych rzeczy. Możemy ten nowoczesny myśliwiec badać dalej. Lanca fuzyjna, pancerz skorupowy. Czy ta lanca fuzyjna to jest... powietrze-powietrze, to może niekoniecznie. Dzięki poznaniu nowoczesnej broni z Wielkiego UFO możemy stworzyć prototyp nowej wyrzutni strzelającej potężnymi pociskami wybuchowymi. To by było fajne nawet. Kombinezon szkieletowy też by był całkiem sensowny. Lekki karabin plazmowy, lekki pistolet plazmowy. Ten nowoczesny myśliwiec. Ten nowoczesny myśliwiec będziemy badać dalej. Zobacz kredyty badawcze, co to jest? Unieszkliwienie obcego sektorita bez jego zabijania dało nam wyjątkowe możliwości zbadania działającej wersji broni wbudowanej w jego przedramię. Choć nie znaliśmy jeszcze własnej broni plazmowej, uważamy, że pewne aspekty tej techniki można wykazać również w naszych prototypach opartych na technologii laserowej. Powinno to skrócić czas badania i opracowania tego rodzaju typu broń laserowa, broń plazmowa, ok. Szkoda, że wcześniej tego nie zrobiliśmy. Wejdź do laboratorium genetycznego, to na razie nie mamy po co. Dziś rano przybyli nowi technicy. Cieszę się. Generator zasilania to jeszcze 11 tur. No i Nigeria panika, Indie panika, Chiny panika, coraz więcej pani będzie. Satelita za 6 tur. Kruch pieniędzy gotowy do akcji. Terror w mieście. Poziom trudności bardzo wysoki. Prawdopodobnie spotkamy nowy rodzaj przeciwnika i będzie to chyba Berserk. Dobra, myśli Skyrangera. To w takim razie damy sobie najlepszy zestaw możliwy. Dzięki panowie i panie. Ale na razie... usuwamy. Zmieniamy przedmiotów jak najbardziej. Czy ja mogę coś nowego dla ciebie zabrać? Nie. Dobra, bierzemy Kurosaru. Wyposażenie. Powinniśmy powoli chyba opracowywać już nowy rodzaj uzbrojenia. Teraz Zang. Następnie weźmiemy... Beauty. Myślę, że moglibyśmy tutaj ci dać kolejny granat obcych. Świetnie. Nie wiedziałem, że mam dwa razy, no tak, też dwie sztuki tego. Chyba, że... wyposażenie. Ok, weźmy teraz jeszcze... Elendila. I weźmiemy sobie Briggsa. Myślę, że miotacz łukowy. Jednak, mimo wszystko on ma błyskawiczny refleks i to się mu przyda. Granat może niekoniecznie już. Dwóch snajperów z granatami. No i myślę, że jesteśmy gotowi w takim razie. Na bardzo trudną misję. Terror w mieście. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Moi drodzy. Mam małego Pietra. Przydałaby się broń plazmowa już na tym etapie. Okej, okay, rozpoczynamy. No, oczywiście znowu w nocy. Uderzeniowy 1. Przygotujcie się do lądowania. Teraz udajemy się do RPA. Musimy szybko się tam dostać. Obcy nadal atakują gęsto zamieszkałe miejsca. Nie możemy pozwolić, by kolejne straty wśród cywili spowodowały wybuch. Elitarny zespół dotarł na miejsce. Centrala, wielkie niebo zbliża się do miejsca zagrożenia. Uderzeniowy 1 w gotowości bojowej. Czekamy na rozkaz zrzutu. Potwierdzam, wielkie niebo. Drużyna ma zgodę na zaatakowanie wroga.
Strzelajcie ostrożnie, na ziemi są cywile. Powtarzam, w SD znajdują się cywile. Mhm, zrozumiałem. Dobra, pójdziemy tędy. Gdzie są ci cywile? Bo ja ich nie widzę jakoś. O, oczywiście z mojej strony nie ma żadnych cywili, bo po co? Cudownie. W takim razie... Ty uruchom, jeden za wszystkich. Schowaj się tutaj. Pięknie. Teraz będziemy sobie brali... To jest dobre pytanie, kogo? Kurosaru przejdzie na pewno na tą pozycję. Mhm. I rzucimy jeden z wabików. Myślę, że w tę stronę, bo chcę się najpierw przedostać na to skrzydło. I zobaczymy, czy coś tu się będzie działo. I się dzieje! Doskonale. Czy w takim razie dasz radę go strącić? Dasz radę. Strzał w głowę. Na dysk. Spróbujmy. To może zadać kosmiczne wrażenie. Pięknie. I dostał. 13 punktów trafienia. Bardzo ładnie. I przy okazji... Do przodu. To od razu robimy wartę. Ruszam. Też w tę stronę. Granat dymny. Zobaczymy jeszcze. Mogę spróbować do nich wystrzelić. Ciekawe, czy sięgnę. Okej. Okej, jest tutaj... Mogę tego naprawczego drona spróbować zabić. I to się w sumie może udać. Okej, wal. Żeby nie naprawiał mi tego cholernego dysku. Pięknie. No i teraz co? Sprint. Raczej sprint. Sprintujemy raczej tutaj. Przechodzę na pozycję. Doskonale. Jeszcze nie. Ok, ten już wystrzelił. Ale tutaj w takim razie użyjemy sobie granatu dymnego. Żeby jeszcze zwiększyć naszą osłonę. Choć prawdopodobnie nie będzie chciał mnie zaatakować. Będzie zabijał cywili. Albo się przemieści. O, warta zadziałała. Pięknie. Traf go. No nie. Jeszcze. Kontakty próbują wykonać odwrót. Okej. Okay. W sumie to w takim razie może to być bardzo na naszą korzyść. Wilti. Zang. Spróbuj go strącić. Nie dasz rady, co? A w takim razie jakbyś go granatem spróbował strącić, albo jeszcze inaczej. Ustawimy się tutaj. Nie, jeszcze inaczej. Kurosaru nie. Momentu. Właśnie tutaj chciałbym się przemieścić. Na tą pozycję. I teraz puścimy sobie... O właśnie, w to miejsce. Przeszkoda, co? No rzuć, że tam. Muszę wiedzieć, co tam się znajduje. O dziwo nic, ale coś jestem sceptycznie nastawiony do tego. Dobra, więc bierzemy naszego polskiego i przesuwamy go do przodu. Zobaczymy, co nam się dzieje. Uhu. 57% szans na trafienie. Ja ryzykować nie będę, więc zabiję ci po prostu waląc do ciebie w ten sposób.
Pięknie. Ciekawe, czy czołgi też wybuchają. Okej. Kurosaru. Zajmij miejsce tu. Świetnie. Teraz możemy się na spokojnie przemieścić jeszcze dalej. Widzę cywila. Więc w takim razie od razu pójdziemy po niego. Prawdopodobnie tu też będą chryzalidy. Na bank. Okay, myślę, że ustawimy się w tym miejscu i przeładujemy broń. Pełna gotowość do ataku. Okej, okay, wcale mi się nie podobają te dźwięki, nic a nic. To co, sprint do niego? Tu już nic nie wykrywaliśmy, więc nawet dwóch tu jest. Pięknie. Dobra, więc dwóch będzie uratowanych. No i teraz pytanie, co robimy? Przestawmy naszego drugiego snajpera na lepszą pozycję. Myślę, że na spokojnie tutaj. Pięknie. Kurosaru tak samo na tą pozycję. I rzucimy jeszcze jeden nadajnik. Tym razem gdzieś tam. Nasz szpieg już melduje. Dziwne, że nic nie pokazują, wiecie? No to mi się nie podoba troszeczkę. I pytanie, czy ten cholerny... Dobra, spróbujmy przedostać się na tą stronę, bo nie wiem, czy ten czołg wybucha, czy nie. Tu jest cywil, ale mogę się wpakować nielicho, jeżeli tam podbiegnę bez żadnego wcześniejszego zabezpieczenia. Dlatego tutaj nic nie będę ruszać. Na razie robimy wartę. Zanga. Zanga bym chciał sobie przemieścić tak samo za mecha. Pięknie. I też warta. No i warta. No i zobaczcie, niby tam nic nie wykrywamy. Nie wiem, może to tak nie działa, ale powinno. Okej. Tutaj podbiegnijmy w takim razie. Świetnie. Drugi uratowany. I w takim razie możemy chyba wracać. Już tam idę. Mógłbym granatem sobie też wysadzić tą część. Dobra, podbiegnijmy teraz do tego cywila. Okej. Już ci nic nie grozi. Świetnie. W drodze. No i dobre pytanie. Gdzie się w takim razie ukryli inni? Idź na szpicę. Ruszam. Tu jest na razie bezpiecznie, okej. Okay. W takim razie przejdziemy sobie jeszcze bardziej do przodu snajperami. Świetnie. I tak samo tutaj. Tak jest, dowódco. Warta. Warta. Już tam idę. I tutaj. No i mamy chryzalidy. Dobra. Nie mamy granatu też, więc prawda podbiegną do nas, czy nie? Idźcie stąd, idźcie stąd, idźcie stąd. To jest przerażające. Pięknie. Więc ten już powinien być trupem. Nie, oczywiście, że nie. Ale walka z chryzalidem będzie ciekawa. Okej, więc tak, my stąd spieprzamy. Wycofaj się. Briggs. Jak najszybciej, dołącz do ekipy. Dobra. Elendila, właśnie. Ty spróbuj się zabić tego chryzalida. Może to będziesz... Nie wierzę. No. Dobra, pierwszy strzał. Bardzo ładnie.
Wskazano cel. Wiem, że one wbiegły tu. Możemy spróbować. Nie, nie będzie działać. W takim razie warta. No to jest dobre pytanie, bo one wbiegły tu i czy to im starczy? Oh yeah. To w sumie 5 obrażeń. Rzucamy. Brawo. I tu jest drugi. Tylko że ten ma widmo. Zatem wycofamy się teraz. Myślę, że nawet gdzieś tutaj. Jeden za wszystkich. I ustawimy wartę. Plus granat widmo. Nie, granat widmo to nie bez sensu. Choć nie, granat widmo. Tak, bo ja tym chryzalidom nie ufam, bo jak do nas podbiegną, to będzie dziwny. Tryb ducha. Znowu podło. Ale tutaj jest człowiek. Awaria systemu celowniczego. No hej. Ciekawe, czy zabiją tego człowieka. Nie zabili tego człowieka. O, super, 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 super. Czy te czołgi wybuchają? Niestety tak. I niestety... Dobra, zabiło też Chryzalida, z tego co widzę. No dobra. W takim razie... Możemy podejść sobie tutaj. I użyć uderzenia kinetycznego na Chryzalidzie. Pięknie. Okej, więc tak, tutaj przeładowanie. Tu warta. Nie będziemy się raczej tym męczyć. Gdzie jeszcze jest przeciwnik? No i co jest tu? Bo mi tak kamera pokazał dziwnie. Spróbujmy z tej strony. O! Nawet nie wiedziałem, że tam jest cywil. W takim razie przeładowanie. A może raczej z tej strony sprawdzimy, czy coś się dzieje. Nie. No to w takim razie przeładowanie. No a tutaj... Wędrujemy za ciebie. Świetnie. W tym miejscu natomiast też przeładowanie. Muszę przeładować. Zobaczmy, jak to będzie dalej. Wiem, że gdzieś obcy się powinien już pojawić. Znaczy nie obcy, tylko zombie się niedługo powinny pojawiać. Ok, spróbujmy. Dalej do przodu. Nic nie widać. Pełna gotowość do ruchu. Ta dwójka powinna sobie poradzić całkiem nieźle. I tak, w takim razie do przodu. Pełna nasza. Pełna do przodu. Świetnie. I przeładowanie. Czas przeładować. Teraz zajmiemy sobie pozycję. Może nawet jeszcze dalej. Świetnie. No i co, snajperzy? Jeden tutaj. Powinniśmy rzucić jeszcze jeden nadajnik, jak tylko będziemy mieć możliwość. I kolejny... Gdzieś tutaj. Ten czołg już wybuchł, więc nie jest dla nas zagrożeniem. Świetnie. I warta. Dobrze, wiemy, że kosmici są tam. Ok, mamy dysk. Cholera, wróg nadal stoi. Wróg w polu widzenia. Niech ktoś zerknie na moje skrzydło. Dobra, ustawiłeś wartę, tak? Ja w takim razie mogę zrobić rakietę rozrywającą. I zobaczmy. No to walimy. Rozwalimy ten kontener przy okazji.
Pięknie. Teraz wykorzystamy sobie Rixa. Strzelanie w biegu. Rozumiem, podchodzę do celu. Bo nawet jak zrobi wartę, to nie zadziała. I co? Strzelamy dwa razy. Dajemy. Nietrafiony. Trochę lipa przy 85%. Dobra. Czy my chcemy wejść na dach? Tak! Chcemy wejść na dach. Okej. I użyjemy dodatkowo jeszcze skanera. Czy tu się znajduje coś więcej? A dziwo nie. Okej. Tak jest. Dobra, na tą stronę. No i mamy możliwość zniszczenia jednego z dronów, więc od razu go rozwalmy. Pięknie. Teraz... Tu ustawimy wartę. No, teraz mamy ten motyw, tak? 76,5%. Spróbujmy się przedostać troszeczkę bliżej. No cholera jasna. Może nie trafi. Pięknie. Miałem nadzieję, że może jeszcze będzie za daleko, żeby to użyć. Spróbujmy. Bardzo ładnie. Nie wiem skąd tam te krzyki, ale mi się one nie podobały. Sprintujemy tutaj. Musimy dorwać tam tego. Tu w takim razie... To jest dobre pytanie, dobra. Przerzućmy mecha do przodu. Najlepiej gdzieś tutaj. Świetnie. Możemy próbować go zabić. I czemu nie? O! I trafi nawet. 42%, ładnie, to było coś. Świetnie. Dobra, więc w takim razie tu przeładujemy broń. Tu ustawimy wartę. Tu powiem wam, też ustawimy wartę. Lecimy tu i przeładujemy broń. No, kilkunastu uratowałem, więc nie jest aż tak źle. Chryzalidy wiedziałem. O! Pięknie. Nie wiem jak ty to robisz przez tą wartą, ale jesteś niezły. I trafiony jeszcze. Dobra. Wiemy, że przeciwnik znajduje się tu. Zatem... Podejdźmy i otwórzmy mu drzwi. Tylko tym panem ze strzelbą może lepiej. Pięknie. Dzień dobry. Szybka strzelność. To na pewno się zabije. Bardzo ładnie. Teraz... Nie pozostaje nam chyba nic innego, jak przeładować broń. Świetnie. Tu robimy wartę. Tu możemy go zabić. Oj, 100% strzał, trafienie. Pięknie. Więc do widzenia. Martwią jest zombiaki, które mogą się pojawić. Misji zrealizowane. 10 cywili? Zombiaki się nawet nie pojawiły, zajebiście. Dobrze, to było bardzo dobrze nawet powiedział. Nie wiem ilu trzeba, chyba 14, żeby zyskać ocenę doskonałą. Misjom ludzie odzyskują pewność siebie. Mamy Wilti zdobył maksymalny poziom. Też podwójny strzał. Świetnie.
No i sporo tego wszystkiego. Okej, okay, panika w Afryce, zmniejszenie paniki w całej Afryce. Pokój sytuacyjny w takim razie, zobaczmy. Doktor Valen ma bardzo skuteczne techniki przesłuchań. Nie widać tego po niej, ale ta kobieta jest największym koszmarem obcych. Okej, okay. Spoko. Szkoda, że w Indiach jest taki poziom niezadowolenia już. Satelita będzie za dwa dni. Nie dostaliśmy za bardzo kredytów za nic, więc... musimy poczekać. Dowódco, nasze satelity są gotowe do wystrzelenia. Czekamy na rozkaz. I już moment, to najpierw muszę wystrzelić jednego. I tak, ciekawe czy tutaj coś możemy, bo Indie mi się wycofają, Australia tak samo. Australia daje 130 miesięcznie. To mnie dziwi, że Indie tak wzrosło nagle. Szkoda, że nie można ich utrzymać jakoś sensowniej. Dobra, wystrzel satelitę. Wystrzelono satelitę. Pięknie. No nic z tym nie poradzę, że Indie i Chiny mi się odłączą. Okej, centrum kontroli. Nowoczesny myśliwiec za dwa dni. Pięknie, wybierz nowe badanie. Lewkę zobaczymy też Firestorm, ile może kosztować. Firestorm to nowoczesny samolot bojowy, korzystający z wielu modyfikacji, stworzony w oparciu o technologię statków obcych, systemy zasilania i nawigacji, dokładne kopie urządzeń obcych. Okej. Okay. Pistolet plazmowy nie, lekkie karabiny, kombinezon, działa IM. Może te lekkie karabiny plazmowe. Dobra, rozpocznijmy to. Dział techniczny, produkuj przedmioty. Firestorm, $152 kosztuje. Nic innego nie możemy zrobić raczej, tylko po prostu poczekać. No i mamy Nigeria, panika. I operacja Exalt. Dobra, przejdź do pokoju sytuacyjnego. Tajna operacja. Kurosaru na pewno nie. Ale Dragon, tak. Tylko trzeba będzie cię wyposażyć w lepszy pistolet. Pięknie. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Dobrze, że mamy po naszej stronie paru weteranów. Trzeba mieć niezłe jaja, żeby stanąć oko w oko z tymi potworami. Dobra, Von Dark, leci na misję. Znowu. Wysłano agenta XCOM, by podjął działania przeciw pozycjom Exalt w Nigerii. Znowu Nigeria? Matko boska. Okej. Okay. A, chwila. Pokój sytuacyjny, zlecenie oczekujące. Aha, mam tylko jeden rdzeń. Co nie? To i tak nie możemy tego zrobić. Skanuj. Może te lekkie karabiny plazmowe byłyby całkiem fajne. I mamy nowy generator, świetnie. Refundacja ze sobą $27. Wybierz nową budowlę. Buduj instalację. No i tu możemy za mało pieniędzy na budowanie na parze. Chyba nawet to trzeba przekopać. Jezus Maria. Czy ja mogę coś sprzedać? I ten szary rynek, coś powiedzmy, czego nie potrzebuję. Kilka UFO zniszczyliśmy, prawda? O, super. Na przykład to. Produkuj przedmioty. Jeszcze nie. Aż za chwilkę powinny być karabiny plazmowe. Zobaczymy, czy to się uda w ogóle dobić do nich. Połączenie z Radą. Właśnie dostaliśmy priorytetowy komunikat od Rady. Proszę. Misja Rady. Unieszkodliwienie bomby. Nie! O Jezus Maria, nie. Nienawidzę bomby. Ustaliśmy, że obcy chcą przerwać sieć transportową w dużym kanadyjskim mieście. Jeśli im się to uda, doprowadzą do zakłócenia dystrybucji towarów i usług. Wciąż gromadzimy informacje, kiedy drużyna dotrze na miejsce, pokażemy jej szczegóły.
Ogólne zmniejszenie paniki. Możemy za to dostać dużo pieniędzy. Więc jak najbardziej. Prawdopodobnie to będzie właśnie nasza najlepsza ekipa, na to musi iść. Stakurosaru, Zang, Viltim, Elendia i Briggs. Tak. Dobrze, moi drodzy, ale to już w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Hej, pa, pa.